sobota wieczorem. Gdybym umiała pisać dramaty, ta scena, która odbyła się między mną i Jackiem, wywarłaby w teatrze wręcz kolosalne wrażenie. Więc najpierw jego wejście. Wrócił zmieniony nie do poznania, blady, z sińcami pod oczyma i z rozpaczą w spojrzeniu. Nawet w jego ubraniu zdawał się odzwierciedlać stan ostatecznego przygnębienia, w jakim się znajdował. Nie przywitał mnie zwykłymi słowami, lecz usiadł ciężko na fotelu, opuścił głowę i przez dłuższą chwilę milczał, nerwowo gniotąc palce. Czyż mógł przypuszczać, że właśnie teraz, kiedy stracił wszelkie nadzieje? Gdy zjawił się, by zakomunikować mi, że nie znajduje już żadnego ratunku ani dla siebie, ani dla naszego małżeństwa, właśnie u mnie, u swojej żony znajdzie i pomoc, i ratunek, i radę. Zaczął mówić głosem cichym, przerywanym i głuchym. Moje Hanko. Więc stało się. Kobieta, o której ci mówiłem, Ujawniła wreszcie motywy swoich żądań. Musisz być przygotowana na wszystko najgorsze, postawiła mi tego rodzaju warunki, których przyjąć ani wypełnić nie mogę. Nie chcę mieć przed Tobą tajemnic. Okazało się, że bynajmniej nie zależy jej na mnie. Fakt, który kiedyś związał mnie z nią pragnie wyzyskać dla zmuszenia mnie do spełnienia czynu najpodlejszego zażądała, aby jej milczenie opłacił kradzieżą tajnych dokumentów państwowych. Ponieważ nie tylko nie mogę przez moment bodaj zastanawiać się nad tą haniebną propozycją, ale uważam za swój obowiązek natychmiast zawiadomić władzę o tym, że ta kobieta jest niebezpieczną agentką obcego wywiadu, trzeba byś była przygotowana na wszystkie konsekwencje. Jeżeli nie złożyłem dotychczas doniesienia... Uczyniłem to dlatego, że chciałem uprzedzić ciebie. Usta mu drżały, gdy to mówił, przetarł dłonią i dodał. Jeszcze dzisiaj ta pani zostanie aresztowana. Nie mam wszakże przeciw niej żadnych dowodów. Zapewniła mnie, że od dawna zabezpieczyła się przed tą ewentualnością i mam wrażenie, że mówiła prawdę. Moje doniesienie przedstawi władzom jako nieudolną próbę zemsty, jako nieuczciwy i naiwny sposób pozbycia się prawowitej żony, domagającej się mego powrotu do niej. Jeżeli jej uwierzą, a muszą uwierzyć, nie mając żadnych dowodów jej winy, zostanie zwolniona, natomiast ja Znajdę się w więzieniu pod zarzutem bigami oraz fałszywego oskarżenia. Podniósł na mnie oczy. Czy sądzisz, że, usłyszawszy Twoje wyznanie, opuszczę ręce i zostawię rzeczy ich własnemu biegowi? Nie, nie, mój drogi. Postanowiłam działać i to działać najenergiczniej. Natychmiast zwróciłam się do brukselskiego biura detektywów i dzięki temu obecnie wcale nie jesteśmy bezbronni. Jak to? Co ty mówisz? Zwróciłaś się do biura detektywów? Naturalnie spojrzałam na ni triumfująco. I tylko dlatego możemy dzisiaj nie obawiać się tej kobiety. Dlaczego jednak nie wspomniałaś mi o tym? Wolałam działać na własną rękę. I jak się okazało, postąpiłam słusznie. Zdaje ci się na przykład, że nie masz żadnego dowodu na to, że ona jest szpiegiem? Ale za to ja mam te dowody, więcej niż dowody. Mam świadka, który słyszał na własne uszy, gdy przyznawała się do szpiegostwa. I gdy zażądała od ciebie dostarczenia tajnych dokumentów, ja zresztą wysłuchałam również tej rozmowy w całości. Tu opowiedziałam Jackowi wszystko z tą jedynie drobną zmianą, że nie wspomniałam o współpracy stryja Albina ani o tym, że z kimkolwiek rozmawiałam o sprawie. Trudno mi opisać zdziwienie i radość Jacka. Wypytywało szczegóły i pełen był podziwu dla mojej przedsiębiorczości. Zadzwoniłam do Fryda i dowiedziałam się od niego, że miss Norman wyszła. Umówiła się telefonicznie z jakimś panem w kawiarni europejskiej. Od razu domyśliłam się, że tym panem nie może być nikt inny jak toto. Przecież ze swymi szpiegowskimi wspólnikami nie spotykałaby się publicznie. Fred zachował się znakomicie, był rzeczowy i oficjalny, o sprawie mówił tak, jakby nie dotyczyła bezpośrednio ani mnie, ani Jacka, traktował wszystko wyłącznie zawodowo. W pokoju pani Norman oczywiście nic nie znalazłem, to osoba jest dostatecznie sprytna natomiast byłem świadkiem wręczenia jej papierów, na które oczekiwała. Obserwując ją, spod oka zauważyłem moment, gdy sunęła z pisma do terebki białą kopertę. Zrobiła to zresztą bardzo zręcznie. Musi mieć mocne nerwy, gdyż po kilku dopiero minutach wstała, wydała jakieś dyspozycje portierowi i wyszła, prawdopodobnie z powrotem do kawiarni. A jak pan sądzi, zapytał Jacek, co zawierała owa koperta? Najprawdopodobniej falsyfikat świadectwa ślubu. Dlaczego Pan sądzi, że to falsyfikat? Dlatego, że nie wierzę w autentyczność małżeństwa, które ta pani usiłuje wymówić panu. Moim zdaniem cała ta rzecz polegała na mistyfikacji. Nie rozumiem pana. Zaraz to Panu wyjaśnię. Otóż, o ile orientuje się w sprawie ta dama poznała pana przed ośmiu laty i była wówczas w towarzystwie człowieka, którego przedstawiła jako swojego ojca. Ponieważ jednak w innym czasie tenże człowiek mieszkał z nią w Biaric i tam uchodził za jej męża, mamy prawo przypuszczać, że po prostu był również szpiegiem. Stąd zaś wynika, że i rzekoma Miss Norman już wówczas zajmowała się szpiegostwem. Wykorzystując pańską nieznajomość stosunków amerykańskich i pański stan podchmielenia, przewieziono pana po prostu do jakiegoś biura, pozostającego w kontakcie z szajką szpiegowską. Jacek zamyślił się: To wszystko zupełnie prawdopodobne. Nie tylko prawdopodobne, ale jestem przekonana, że tak było. Zawołałam i omal nie dodałam: Fredzie, jesteś genialny. Gdyby tak było, jak pan mówi, sprawa przedstawiałaby się dla nas, dla mojej żony i dla mnie zupełnie pomyślnie. W takim razie nie mamy po co dłużej zwlekać. Natychmiast jadę do ministerstwa i składam raport.